Kariera zawodowa mojego dzisiejszego gościa jest marzeniem wielu menadżerów. Odpowiada on za zarządzanie lojalnością w skali całego świata w korporacji, którą dobrze znacie. Zapraszam Was na odcinek z udziałem Jakuba Krząkały, który reprezentuje Markę Shell. Katarzyna Nawrocka o programach lojalnościowych nocą. Jakubie, będziemy rozmawiać o programach lojalnościowych i będziemy rozmawiać nocą, więc ja ci mówię dobry wieczór. Dobry wieczór. I na samym początku chciałabym cię dopytać, jak wygląda lojalność wszel na skali globalnej. Kiedy mówimy o lojalności wszel, to nie mówimy tutaj o jednym czy dwóch rynkach, ale mówimy o ponad 20 rynkach i bazie ponad 50 milionów klientów. Nasze programy są e, głęboko zakorzenione wśród e, naszych klientów. Przykładem tego jest chociażby Share Club Smart w Polsce, gdzie mamy bazę ponad miliona klientów, ale również są to programy, które niedawno zostały wdrożone i przykładem tego jest Lotto Shell w Meksyku. Co roku staramy się wdalać dodatkowe programy w nowych krajach, dzięki temu się dalej rozwijamy. Mówimy o 20 rynkach, czyli o 20 krajach. Tak. I co roku przychodzą nowe. Tak jest. Macie jakiś sposób wyboru nowych rynków, nowych krajów? Patrzymy tak naprawdę na dojrzałość na danym rynku oraz na potrzeby naszych konsumentów. I w oparciu o tego typu badania oraz strategię rozwoju staramy się odpowiedniej mechaniki wdrażać w odpowiednim czasie. Kuba na rynku mamy trzy rodzaje programów lojalnościowych. Czy wszel istnieje tylko program punktowy? Najprostsza odpowiedź jest nie. Nasze programy dopasowujemy właśnie do potrzeb rynku i do struktury oraz do potrzeb naszych klientów i ich oczekiwań. Mamy kraje, gdzie nasi klienci wręcz oczekują, że programy się będą punktowe, ale również mamy rynki, gdzie nasze programy są oparte o połączenie punktów i zniżek, jak również na przykładzie Meksyku program, który jest oparty o zbieranie znaczków aplikacji mobilnej. Wspominasz bardzo często o Meksyku, a ja chciałam Cię dopytać o Polskę. Jak to wygląda w naszym kraju? Tak, w Polsce program jest oparty o punkty. Nasi użytkownicy mogą zbierać punkty za transakcje paliwowe, jak również pozapaliwowe, czyli hot dogi, kawy, myjnie. Punkty można wymieniać na nagrody, wymieniać je na produkty na stacji, jak również na vouchery do naszych partnerów, takich jak Allegro, Booking.com czy Rental Cars. Będziemy rozmawiać globalnie, no bo to jest e, dziedzina, w której e, e, ty pracujesz, którą się zajmujesz, jeśli chodzi o programy lojalnościowe. Ale ja będę raz na jakiś czas się wtrącać mm -hmm. i dopytywać o Polskę, tak żebyśmy mieli porównanie. Dobrze. To skoro wspomniałam o tym, czym się zajmujesz i że pracujesz globalnie, a nie tutaj lokalnie, jeśli chodzi o nasz kraj, to chciałam zapytać, jakie wyzwania stoją przed osobą, która działa właśnie globalnie, jeśli chodzi o programy lojalnościowe? E, przez to, że działam na 20 rynkach, to profil naszego użytkownika, jak również ich oczekiwania są różne. Są kraje, gdzie nasi użytkownicy oczekują karty plastikowej i program realnościowy bez karty plastikowej nie istnieje, ale również są kraje, gdzie wręcz idzie, trendy są w drugą stronę, czyli rozwijamy aplikację mobilną i kartę wirtualną. Kolejnym takim aspektem, który zawsze trzeba wziąć pod uwagę, to oczywiście regulacje rynkowe w różnych krajach można incentywizować czy nagradzać klientów za różne rzeczy. Również to te ograniczenia, które zawsze musimy wziąć pod uwagę. Na szczęście przez to, że pracujemy na tylu rynkach, to mamy możliwość dzielenia się wiedzą między sobą oraz doświadczeniem, co pozwala nam w bardzo fajny sposób wdrażać już przetestowane rozwiązania globalnie. Wspomniałeś o dwóch aspektach. Mam nadzieję, że nie będziesz miał nic przeciwko, że ja tutaj na chwilkę przerwę i skieruję Dalsze, dalszą wypowiedź do naszych widzów, dlatego że Kuba wspomniał o incentywizacji, a my już o tym rozmawialiśmy i mamy odcinek, w którym tłumaczymy, co to jest incentywizacja i jak się ją oblicza. I w opisie tego odcinka znajdziecie link do właśnie tego programu oraz aplikacje mobilne. O aplikacjach mobilnych też rozmawiałam z Tomaszem Witem i też chciałam naszym widzom powiedzieć, że znajdą link do tego odcinka w opisie naszego programu. No i zostańmy przy aplikacjach mobilnych i odrobinę tutaj opowiedzmy o tym, jak wygląda aplikacja Shell. Więc telefony komórkowe, smartfony stały się naprawdę integralną częścią naszego życia. Aplikacja mobilna dla nas jest bardzo ważnym kanałem komunikacji, ponieważ pozwala nam budować tą relację z naszymi użytkownikami. Jeśli chodzi o aplikacje lojalnościowe, to oczywiście przestają one być miejscem tylko i wyłącznie do zbierania punktów, ale tak naprawdę stają się miejscem, w którym użytkownik chce znaleźć wszystkie niezbędne funkcjonalności i rzeczy. Takie jak chociażby łatwość znalezienia w stacji benzynowej, możliwość właśnie skorzystania z benefitów programu, czy również płatności mobilnej. Z perspektywy naszej, oczywiście aplikacja mobilna powinna być dobrze zintegrowana z wszystkimi innymi kanałami komunikacji. Czy to właśnie pod względem treści, czy również wyglądu. Dużo się zmieniło, jeśli chodzi o Waszą aplikację, prawda? Były ostatnio wprowadzane jakieś zmiany? Tak, cały czas się rozwijamy i oczywiście na różnych rynkach ta aplikacja jest rozwijana w różnym tempie. Przykładem jest płatność mobilna. Są kraje, gdzie ta płatność mobilna już jest integralną częścią aplikacji mobilnej, a są kraje, gdzie dopiero to będziemy wydarzać w najbliższym czasie. A jak to wygląda pod kątem osób, które? Nie używają smartfonów właśnie do takich celów. Mają telefon, który ma służyć im tylko i wyłącznie do tego, żeby dzwonić i pisać SMSy, a nie jest to smartfon, albo jest smartfon, ale nie jest używany, yy, właśnie nie posiada aplikacji. Dalej mamy tą plastikową kartę, z której możemy korzystać. Tak, na większości rynków ta karta istnieje i w Polsce oczywiście taką kartę można pozyskać na stacji benzynowej, kiedy się dokonuje yy, transakcji. I tą kartę następnie zarejestrować w. Yy, w swoim domu i dążyć do programu to ja cię trochę wypytam o statystyki, jeśli wiesz, bo chciałabym zobaczyć, jak Polska wygląda, jak Polska wypada na tle innych krajów, na, z którymi współpracujesz. Czy to jest tak, że to u nas częściej używa się aplikacji mobilnej lub tej karty plastikowej, czy właśnie w innych krajach? Na pewno kraje rynku na rynkach Azji. Tam zdecydowanie rozwija się aplikacje mobilne, i tam jednak to powoli się odchodzi od tej karty plastikowej. A jeżeli chodzi o wykorzystanie samej aplikacji mobilnej lojalnościowej w Polsce, to w ciągu ostatnich 18 miesięcy nasza baza aktywnych użytkowników prawie się podwoiła. Czyli nie jest tak źle. Nieźle. Rozwijamy się. <grymne> bardzo się cieszę. W takim razie chciałam Cię dopytać jeszcze o możliwość zbierania punktów w innych krajach. Bo do tej pory, jadąc za granicę i tankując na stacji Shell, nie mogłam nabić punktów na polską kartę. Jak to wygląda teraz? Internacjonalizacja programów, czyli możliwość zbierania punktów w dwóch różnych krajach, jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, które oczywiście cały czas analizujemy. W chwili obecnej taka, e, taka możliwość istnieje dla użytkowników programów w Czechach i na Słowacji. Czyli ja, będąc e, obywatelką Czech, mogę jechać na wycieczkę na Słowację i tankując tam, również zbieram punkty. Tak jest. A ja jadąc z Polski do Czech? Na chwilę obecną takiej funkcjonalności nie, nie ma. Oczywiście analizujemy e, wdrożenie takiego rozwiązania. Ale trzeba pamiętać, że wiąże się z tym wiele różnych aspektów, takich jak chociażby technologiczne ograniczenia, ograniczenia prawne i podatkowe, czy również sama mechanika lojalnościowa. Czy tutaj wpływ ma również waluta danego kraju, bo zbieramy punkty i otrzymujemy nagrody. Mamy jeden punkt jest wart jakąś określoną kwotę i w zależności od tego, w jakim kraju jesteśmy, to jest inna kwota, inna waluta. Więc czy to może być również przeszkoda, żeby, żeby scentralizować te wszystkie karty i żeby w każdym kraju móc zbierać punkty? Znaczy na pewno jest to aspekt, który trzeba rozważyć i przeanalizować. Jak wiemy, między Czechami a Słowacją to są dwie różne waluty, więc udało nam się te, ten aspekt rozwiązać. Tak, jak wspomniałem, rozważamy wdrożenie tego typu rozwiązań w innych krajach, no i na pewno łatwiej jest wdrożyć w krajach, gdzie jest jedna waluta, typu krajach euro. Już wspominaliśmy o możliwości płacenia aplikacją mobilną, na którą zbieramy punkty. Mogłbyś powiedzieć cokolwiek więcej o tym, jak to wygląda u Was, w Shellu? Jak najbardziej. Aplikacja mobilna jest integralną częścią naszej strategii. I oczywiście nasi klienci oczekują od nas, że w jednym miejscu, czyli w naszej aplikacji lojalnościowej, znajdą, znajdą wszystkie niezbędne funkcjonalności. Patrząc na to, na trendy, jakie powstają, e, chociażby w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie, klienci chcą realizować swoje transakcje przy dystrybutorach. A co za tym idzie integracja płatności mobilnej w aplikacji lojalnościowej? To już nie jest pytanie czy, tylko kiedy. No dobrze, my rozmawiamy cały czas o funkcjonalności, ale ja, jako osoba, która korzysta ze stacji paliw i zbiera punkty, no muszę dopytać o najbardziej atrakcyjną część, Programów lojalnościowych, czyli o nagrody. Mamy katalog nagród i podejrzewam, że on różni się w każdym kraju. Czy wy prowadzicie jakieś badania, które przygotowują Was do stworzenia takiego katalogu nagród? No bo w każdym kraju wydaje mi się, że popularne jest zupełnie coś innego. Jak najbardziej, nawet bym powiedział, że to nawet nie jest sam katalog nagród, a bardziej co oferujemy naszym klientom z perspektywy programu lojalnościowego. Oczywiście cały czas badamy potrzeby naszych klientów, analizujemy ich opinie i w ten sposób rozwijamy te funkcjonalności i te nagrody, które odpowiadają ich potrzebom. Obecnie widzimy duże różnice w zachowaniach i wymianie punktów na nagrody pomiędzy klientami korporacyjnymi a konsumentami. Konsumenci szukają szerszego wachlarza rozwiązań, chcą wykorzystywać nawet niewielką ilość punktów, aby uzyskać jakieś benefity. Tutaj wyprzedziłeś odrobinę moje kolejne pytanie, bo właśnie chciałam Cię zapytać o różnicę, tak mówiąc wprost, o klienta, który przyjeżdża na stację paliw i tankuje służbowe auto i zbiera punkty teoretycznie na służbową kartę, i właśnie o tego klienta, który przyjeżdża na stację, żeby zatankować auto, ale też bardzo często zrobić małe zakupy. Tak, klienci korporacyjni, wiadomo, mają trochę większe ograniczenia co do wyboru stacji benzynowej czy tego, co, czy, co mogą zrobić na swoją kartę flotową. Przeciwnie do klientów ostatecznych, naszych konsumentów, którzy mają, mogą podjąć decyzję podczas swojej podróży. Z perspektywy nagród, klienci korporacyjni oczywiście chętnie zbierają punkty względu na swoje zachowania i wymieniają te punkty nagrody rzeczowe. Klienci, ostatecznie czyli nasi konsumenci, poszukują szerszego wachlarza rozwiązań. Chcą mieć możliwość dokonywania tak zwanych mikroredempcji, czyli wykorzystać niewielką nawet ilość punktów na uzyskanie jakiejś korzyści. Ale mówisz tutaj w skali globalnej, czy skupiłeś się w tej chwili na Polsce? To są trendy, które widać w skali globalnej. Tam, gdzie są wdrożone programy punktowe, ta tendencja jest bardzo podobna. I czy to jest tak, bo u nas tak jest, u nas mówię w Polsce, um, że już na każdej ze stacji paliw można zrobić małe zakupy spożywcze? No bo umówmy się, że w tej chwili stacje paliw to już nie są tylko miejsca, gdzie tankujemy, myjemy auto i ewentualnie dokupujemy żarówkę. Ja, jako osoba, która pojechała w podróż służbową, przyjeżdżam na stację paliw i oczywiście na stację paliw Shell, Tankuję auto, ale mam przed sobą bardzo długą trasę, więc potrzebuję coś dobrego zjeść, wypić kawę i przygotować się do spotkania, które mnie czeka za 5 godzin. Z perspektywy Shell, my chcemy być partnerem dla naszych klientów podróży. Oferujemy, oferujemy im możliwość odebrania paczek na stacjach benzynowych. Dla klientów korporacyjnych, możliwość dokonania prania, bo mam. Prawie maty. Czyli nie muszę prasować koszuli w domu, tylko mogę to zrobić u Was. Dokładnie, tak. Idealnie. No e, i oczywiście dostarczyć e, możliwość zakupu dobrej jakości produktów e, na naszych, z naszej oferty gastronomicznej. Bo to jest dla Was wyzwanie. Musieliście poszerzyć asortyment. No i co za tym idzie? Więcej. E, Produktów wchodzi w skład programów lojalnościowych, dlatego że kupując czekoladę czy wodę, również naliczam sobie punkty. Dokładnie tak. I naszą misją, jako operatorów programu lojalnościowego, jest, aby nagradzać naszych użytkowników za ich transakcje, za ich zachowania. I dzięki temu, że możemy oferować punkty za zakupy nie tylko paliwa, ale oczywiście całej naszej oferty niepaliwowej. Mają oni możliwość szybszego zbierania punktów, jak również wykorzystania tych punktów właśnie na tą ofertę gastronomiczną. Właśnie na tą czekoladę, która uratuje Dokładnie mi tak. życie przed pięciogodzinną podróżą. No dobrze Jakubie, ja powiem Ci szczerze, że miałam nadzieję przed naszą rozmową, że nie będziemy musieli już poruszać tego tematu, ale żyjemy w takiej rzeczywistości jakiej żyjemy i pandemia koronawirusa nadal jest aktualna, więc... Nie tyle co chcę, a muszę dopytać Cię, jak to wpłynęło na, na program lojalnościowy i jego rozwój, jeśli chodzi o markę Shell. Pandemia miała bardzo duży wpływ na zachowania, na zmianę zachowań naszych klientów, zwłaszcza brak możliwości podróżowania czy praca zdalna. Widzimy takie trzy trendy, które się wyłaniają na różnych rynkach. Przede wszystkim klienci realizują transakcje teraz bliżej domu swojego miejsca zamieszkania. Po drugie podczas swoich, swoich zakupów starają się realizować więcej misji zakupowych czyli nie tylko paliwo ale również właśnie całe zakupy niepaliwowe co powoduje oczywiście zwiększenie koszyka zakupowego. No i trzeci trend który wydaje mi się że jest najważniejszy to klienci chcą jak najszybciej zrealizować swoją transakcję zachowaniem oczywiście wszelakich dystansu społecznego oraz bezpieczeństwa i chcą zrazić tą transakcję właśnie bardziej przy dystrybutorze, aniżeli wchodzi na stację benzynową. I to są zmiany, które zauważyliście na terenie całego świata. Nie, nie mówimy tutaj o Polsce. Ja Dokładnie będę cię tak. dopytywać. Dokładnie tak. Brak możliwości podróżowania i nie mówimy tutaj o podróżowaniu tylko i wyłącznie takim prywatnym, wakacyjnym, ale też służb... o podróżowaniu służbowym spowodował, że no, mniej klientów jednak zajeżdżało na tą stację. Tak, by... widzimy takie trendy, jednakże to, co z naszej perspektywy jest ważne, żeby odpowiedzieć na te zmiany w zachowaniach naszych klientów. Przez co też coraz bardziej się skupiamy, żeby szybciej wprowadzić możliwość płatności aplikacjami mobilnymi, przez co ci klienci będą do nas wracać i mogli realizować swoje transakcje przy dystrybutorach. Jak również rozwijanie innych działań marketingowych, tutaj przykładem jest grywalizacja, gdzie staramy się budować to zaangażowanie klientów nie jak przyjeżdżają do nas na stację, ale właśnie jak są w domu. Kuba. Grywalizacja to bardzo trudne słowo. Wytłumaczmy naszym widzom, co ono oznacza, tym, którzy nie wiedzą, bo podejrzewam, że większość naszych widzów jednak zna rynek programów lojalnościowych i będzie wiedziało, o co chodzi. Tak, grywalizacja to naprawdę loterie, zdrapki, konkursy, które są oferowane dla użytkowników programów lojalnościowych, ale również są to gry w aplikacjach mobilnych i takim przykładem jest Shell Racing. Gry. Gry. Opowiadaj. Jest to aplikacja, której użytkownicy mogą ścigać się różnymi samochodami i następnie może też poprzez zebrane tam punkty, które nie są związane bezpośrednio z programem lojalnościowym, ulepszyć swój samochód. No dobrze, czyli to nie jest taka gra, że ja zbieram sobie punkty przez granie i jakby to idzie do puli moich punktów, za których później mam nagrodę, tylko to jest trochę inny sposób na lojalność klienta. Jest sposób na budowanie relacji z marką, ale oczywiście w idealnym świecie, i do tego chcielibyśmy dążyć, żeby tego typu rozwiązania również łączyły się z programami lojalnościowymi. Opowiedziałeś mi o tej grze. Wiemy już, co to jest grywalizacja. Jak to wygląda w Polsce, jak to wygląda w innych krajach? Wdrażamy różnego rodzaju grywalizacje na rynkach w Europie, takie jak Austria, Szwajcaria, ale również i w Kanadzie. Widzimy z perspektywy użytkowników tego typu rozwiązań, że są segmenty klientów, które wręcz oczekują od nas, że grywalizacja będzie integralną częścią programu lojalnościowego. A czy ja mogę Cię prosić o jakiś najciekawszy przykład, jeśli chodzi o grywalizację? Jakiś sposób, niekoniecznie tutaj lokalnie u nas w Polsce, ale w jakimkolwiek innym kraju, które najlepiej się sprawdził? Jednym z takich przykładów z rynku zagranicznych jest Meksyk, gdzie klienci zbierają znaczki w swojej aplikacji mobilnej, a następnie otrzymują zdrabki. Nigdy nie wiedzą, co się znajdzie pod tymi zdrabkami, dzięki czemu budujemy cały czas to zaangażowanie, ich. I to, że wracają do, do naszej aplikacji mobilnej. No dobrze, to polećmy sobie z Meksyku do Kanady. A w Kanadzie jakiś ciekawy przykład? Tak, ostatnio realizowaliśmy tam loterię, gdzie użytkownicy mogli wygrać możliwość udziału i wyścigu, wirtualnym oczywiście, z profesjonalnym zawodnikiem Nascar. No i gdzie bycie tu jeszcze zabrać? Gdzie możemy jeszcze polecieć? Mamy Meksyk, Kanadę. Stany Zjednoczone. OK. Tam bardzo podobnie. Użytkownicy programu lojalnościowego mają możliwość brania w różnego rodzaju loteriach, gdzie nagrodami również są możliwości udziału w różnych wydarzeniach, chociażby możliwość wygrania biletów na Formułę 1. No, to jak mam być szczera, to z perspektywy klienta wydaje mi się, że rzeczywiście takie wydarzenie jest bardziej atrakcyjne niż taka nagroda rzeczowa. Na pewno jest to odpowiednie rozwiązanie dla pewnej części klientów. Wiadomo, że staramy się dopasować naszą ofertę do naszej bazy klientowalnościowej, a ich potrzeby się różnią. Dlatego nie chcemy się ograniczyć do jednego rozwiązania, a wręcz przeciwnie, chcemy zaoferować wachlarz rozwiązań, dzięki czemu nasi konsumenci i wartość, którą im dostarczamy, będzie odpowiadała ich potrzebom. A jak to wygląda, jeśli chodzi o pracowników stacji? Bo podejrzewam, że również macie program lojalnościowy dla swoich pracowników. Program lojalnościowy może nie mamy, ale z perspektywy na pewno grywalizacji i zaangażowania, to w ostatnim czasie została wdrożona grywalizacja oparta o koncepcję fantazji football. To znaczy, że pracownicy stacji konkurowali między sobą, mogli zbierać punkty za realizowanie pewnych celów związanych z promocją programu lojalnościowego i piąć się w drabince. Dla najlepszych oczywiście czekały nagrody rzeczowe, jak również i pieniężne i jest to rozwiązanie, które będziemy dalej rozwijać, uczyć się i wdrażać w innych krajach. No właśnie, bo mówimy tutaj o Wielkiej Brytanii. Tak jest. Na razie, na, na, na razie początek. Tak. Na początek Wielka Brytania i oczywiście te rozwiązania, które będziemy wdrażać w innych krajach, muszą odpowiadać i potrzebą, ponieważ piłka nożna nie wszędzie jest tak popularna jak w Wielkiej Brytanii. Kuba, zbliżamy się do końca naszego odcinka, więc zanim dopytam cię o szczegóły i o nagrody, to chciałabym podsumować. Mamy 20 krajów, które zaraz wymienimy. Mamy bardzo różne rynki, które Badacie, przygotowujecie asortyment, jeśli chodzi o stacje paliw, ale również katalog nagród. No i cały czas o tym mówimy, ale nie mówimy o tym, jakie to są kraje. Mówimy o 23 rynkach. Zacznijmy od Ameryki Północnej, czyli Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. W Europie jest to Polska, Czechy, Słowacja, dalej Ukraina, Węgry, Bułgaria, Niemcy, Holandia. Wielka Brytania, i teraz przechodząc bardziej na wschód: Turcja, Rosja, Malezja, Singapur, dalej Indie, Filipiny, Chiny, Tajlandia, Hongkong, Indonezja oraz na południu, czyli w Afryce, Republika Południowej Afryki. Rozmawialiśmy też już o katalogu nagród. No, nagrody to jest rzecz, która najbardziej interesuje takiego konsumenta ostatecznego. I wspominałeś o tym, że bardzo dopasowujecie się do danego rynku i sprawdzacie, jakie nagrody są najbardziej atrakcyjne dla danego kraju. Czy możesz wymienić jakieś takie nagrody, które były na takie, takie najbardziej spektakularne? Nie wiem, czy nagrody, ale na pewno w, w Republice Południowej Afryki. Tam klienci z chęcią zbierają punkty, zbierają ich dużo i wymieniają na produkty fizyczne. I tego nas oczekują. Zobacz, w Polsce czy w Niemczech klienci wręcz chcą, żeby te nagrody odpowiadały ich potrzebom, pomagały im zaoszczędzić finansowo, ale również opiekować się samochodem, który jest dla nich bardzo ważny. W Polsce ostatnio wdrożyliśmy e-vouchery do partnerów, które Okazały się dużym sukcesem i są bardzo atrakcyjne dla naszych użytkowników. No dobrze, Kuba, to na sam koniec. Jak zostaje się menadżerem na skalę globalną? <słuch> Zaczynałem w ogóle przy, przygodę z lojalnością w Polsce, gdzie wspierałem różnego rodzaju firmy w budowaniu strategii CRM-owej, budowaniu segmentacji konsumenckiej. Następnie miałem okazję wyjechać z Polski i pomagać zarządzać programy lojalnościowe na Europę. No i kolejnym krokiem naturalnym, który się wydawał to jest dołączenie do teamu globalnego, który pozwoli mi wręcz patrzeć na program lojalnościowy, na budowanie strategii z perspektywy globalnej, a nie tylko lokalnej. I taka jest Twoja historia. Tak. No dobrze, to yy, mi nie pozostaje nic innego jak trzymać kciuki, żeby w końcu można było swobodnie podróżować i żebyś Mógł polecieć do tego swojego wymarzonego Meksyku i zacząć tam pracę. Dziękuję bardzo. To dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek i mam nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia. A moich widzów oczywiście zapraszam na kolejne odcinki.